Słuchajcie, trudno w to uwierzyć, ale w ostatnim czasie mieliśmy 3 aktualizacje aplikacji DJI Fly i co ciekawe, nie na wszystkich urządzeniach mobilnych te aktualizacje się pokazują. Ja mam iPada mini 5. generacji, 64 giga z 2019 roku i pokazują mi się wszystkie. Ostatnia aktualizacja ma końcówkę 5. Jest to ciekawa sprawa, dlatego że głównie wprowadzono drobne rzeczy, ale mimo wszystko ta aplikacja się trochę zmienia. Dzisiaj przejrzymy sobie, zrobimy taką przykładową sesję i przejrzymy sobie zmiany, jakie zaszły po aktualizacjach. Zobaczymy, jak się pracuje, jak się lata w nowej wersji aplikacji DJI Fly. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wziąłem ze sobą miniacza i kontroler DJI RCN1. iPad ma szybciej aktualizację, dlatego stosuję też czasami ten kontroler i on całkiem dobrze się sprawuje. Jeżeli mamy jeszcze urządzenie mobilne dobre, o tym wiele razy mówiłem, to naprawdę możemy całkiem dobrze sobie poradzić. Czasami lepiej nawet niż w przypadku DJI RC, dlatego że jest szybszy procesor w dobrych urządzeniach mobilnych. Mamy niekiedy nawet jaśniejszy ekran, także wiele rzeczy jest, może być lepszych. Niekoniecznie zawsze jest, ale może być, w zależności od tego, jakim urządzeniem dysponujemy. Wiele osób myśli o tym, żeby rozpocząć swoją przygodę z dronem. Już rozglądają się za nową maszyną na ten sezon i to jest fajna sprawa. Jeżeli Ty też myślisz o tym, czy planujesz rozpoczęcie przygody, skorzystaj koniecznie z mojego opracowania darmowego, które przygotowałem dla początkujących. Są to pierwsze kroki w świecie dronów. Tam mówię o wyborze modelu, o Twojej wizji i sposobie rozwoju, czy ścieżce rozwoju w taki sposób, żeby po 3 miesiącach dron nie wylądował w szufladzie. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Słuchajcie, mamy już nagrywanie ekranu, wszystko gra. Jeżeli chodzi o ilość satelitów, jest w porządku. Tutaj włączymy sobie bypass, ale mamy możliwość też lotów na boki. I teraz tak, menu About i tu jest aplikacja wersja 1.9.5, to o czym mówiłem na początku. To jest najnowsza wersja, zainstalowałem ją dzisiaj rano, także nie powinno być żadnych innych update'ów. Też trzeba było zaktualizować od razu oprogramowanie. Teraz przyjrzyjmy sobie, jakie rzeczy są. Na pewno jest wsparcie już dla Mini 2 SE, co ciekawe. Nie jest to może super idealny dron, ale jest to fajny dron, co prawda nagrywa tylko w 2.7K, natomiast będzie na pewno tańszy i to jest ważna sprawa dla wszystkich osób, które mają trochę mniej kasy. My sobie polecimy za chwilę do przodu. Lekko polecę w bok, jestem na 27 metrach. Tutaj nie mamy nic, jeżeli chodzi o okolice. Wzniosę się za chwilę jeszcze troszkę wyżej i polecimy sobie mniej więcej może tak jak teraz. Przelecę kawałek. Zrobimy taką drobną sekwencję i za chwilę sobie omówimy poszczególne menu. Pierwsze menu, jakie omówimy, to może będzie safety, później control i kamera. 3 menu wystarczy, 3 te punkty wystarczą, żebyśmy zorientowali się, jak wygląda dron po aktualizacji. To jest bardzo fajna sekwencja, zrobię ją z lekkim wznoszeniem i przelotem w bok, bo widać pierwszy, drugi, trzeci plan. W tym czasie, w tym okresie, w którym jesteśmy, czyli w lutym, niestety nie mamy zbyt atrakcyjnych okolic, wszystko jest szare, ale damy radę. Jeżeli chodzi o safety, podstawowa sprawa, wiele osób pyta, dlaczego dron nie chce lecieć na boki, a mianowicie mamy włączoną funkcję bypass. Może być też brake, czyli dron się zatrzymuje lub całkiem wyłączyć omijanie przeszkód, natomiast bypass polega na omijaniu przeszkód. Brake to jest zatrzymanie przed przeszkodą. I tutaj, jeżeli taką sytuację mamy, to możemy sobie aktywować lub deaktywować lot na boki. W tej chwili jest Disable Sideways Flight, czyli nie możemy latać na boki. Jeżeli to jest wyłączone, możemy. Tutaj mamy wyświetlanie radaru. Jeżeli zbliżamy się do przeszkody, wyświetla nam się radar. W tym momencie jest włączony. Maksymalna wysokość 120 metrów, dystans możemy ograniczyć, bo ja nigdy nie latam jakoś specjalnie daleko, na przykład do powiedzmy 600 metrów.
RTH tutaj, w tym terenie 70 metrów mi wystarczy. Update home point, możemy to zrobić w tej chwili, ale za bardzo nie chcę tego robić, bo tutaj można, jeżeli się przemieszczamy, zaktualizować sobie punkt startowy. Informacja o akumulatorach. To jest nowy akumulator. Można stąd też odblokować strefy, jeżeli zgłaszaliśmy wcześniej, jest to możliwe. I też odnaleźć drona poprzez sygnał dźwiękowy na mapie. Sygnał dźwiękowy i sygnał też poprzez lampy, oświetlenie. Advanced Safety Settings. Tutaj mamy akcję, którą podejmuje dron w przypadku utraty sygnału. Mamy RTH, czyli powrót do domu, obniżenie lub też zawis i wyłączenie poprzez drążki CSC, kombinację. Tylko w przypadku awaryjnym i to jest to, co tutaj powinniśmy mieć i to jest dobrze wybrane. Ok, polecimy sobie kawałek dalej, zobaczymy, jak to wygląda z tej perspektywy. Włączę nagrywanie. Mamy w tej chwili ustawienia automatyczne, zaraz pokażę Wam ustawienia kamery, ale jest 4K w 25. Akcja jest wolna, nie potrzebuje tutaj większego klatkarzu. Lecimy sobie z kompensacją na minus 0,3. Parametry normalne, tutaj nic wielkiego się nie dzieje, zmieniamy delikatnie ekspozycję, możemy zbliżyć się do tej skałki i to nam wystarczy, to co mamy w tej chwili, jesteśmy 230 metrów przede mną. Jesteś grzeczny? No dobry pies. Idziemy dalej? Chodź. Następny punkt menu, jaki tutaj mamy, to jest control. Sterowanie może on się też nazywać, tak jak bezpieczeństwo sterowanie. Tutaj wybieramy jednostki, następnie mamy subject scanning, czyli program, aplikacja podpowiada nam, czy zaznaczyć dany obiekt, na przykład człowieka czy samochód, ale to co jest tutaj świetne, bo to akurat subject scanning mnie się nie podoba, bo tylko kiedy chcę zaznaczam, nie potrzebuję takich sugestii. Natomiast to, co jest fajne, to jest gain and tune, bo tutaj możemy w zależności od tego, w jakim trybie latamy, możemy dobrać sobie prędkości przelotu, możemy dobrać sobie też to, w jaki sposób się obraca dron, czy płynnie, czy bardziej mocno, dynamicznie. Możemy krzywe wykładnicze tutaj, w zależności od tego, co chcemy zrobić. Yaw to jest obrót prawo-lewo. Pitch, roll. Pitch to jest góra, dół, tak, a roll to jest na boki. Up, down, no to wiadomo, góra, dół. I tutaj można wybrać w zależności od tego, jak chcemy. Czyli pitch, roll to jest prawy drążek, natomiast yaw to jest lewy drążek na bok i up, down to jest lewy drążek, góra, dół. To samo dotyczy trybu lotu normalnego i sportowego, więc tutaj można się pobawić, jeżeli ktoś ma ochotę i mu nie odpowiadają. Te ustawienia, parametry, może je zmienić tu i te ustawienia są dosyć fajne, tylko trzeba uważać na to, żeby dron nie był zbyt agresywnie ustawiany, szczególnie jeżeli latasz w pobliżu przeszkód. Gimbal mode, follow mode lub FPV. Zwykle stosujemy follow, czyli ten gimbal się ładnie poziomuje. FPV, on utrzymuje pozycję drona, czyli jeżeli dron się przechyla, to w trybie FPV też nam się będzie przechylał. Już Wam to pokażę, jak to wygląda. Teraz sobie ustawmy drona w pozycji FPV i polecimy na bok. Teraz tego nie widać. Ja musiałbym polecieć troszeczkę szybciej. Może nawet w trybie sportowym. Nie jest to widoczne. Jeszcze raz, jeżeli faktycznie skręcamy, to jest to widoczne bardziej dynamicznie, nie? O! Teraz to widzimy dokładnie, więc to nie jest coś, co możemy kontrolować tak łatwo, jak w przypadku faktycznych przelotów FPV, ale już widać, że bardziej dynamiczne ujęcia. Ok, przechodzimy do kolejnego, czyli tutaj zostawiamy follow. Gimbal calibration, nie będziemy tego robić w powietrzu, ale to, co jest fajne, że możemy urządzenie mobilne teraz pod iOS-em podładować z tej pozycji. Jeżeli chodzi o tryb drążków, tryb drugi zostawiamy, czyli to jest dokładnie tak, jak jest fabrycznie ustawione. Można też sobie dograć tak, żeby mieć przepustnicę w prawym drążku, jeżeli komuś zależy na tym. Natomiast pitch i roll w lewym jest to możliwe do zrobienia i to właśnie ustawia się tutaj w tych trybach. 1, 2, 3 i też custom. Tutaj jest przypisanie klawisza funkcyjnego, pojedyncze lub podwójne naciśnięcie recenter gimbal. Ja mam akurat te same rzeczy, ale możemy też przejść do na przykład portrait and landscape. W zależności od tego mam podwójne
naciśnięcie przechodzi mi do trybu portretowego, tak jak teraz. Jeszcze raz. Wraca, jest ok w trybie tym krajobrazowym, czyli poziomym. Teraz dźwigniemy sobie obiektyw. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pozostałe ustawienia kontrol, tutaj mamy kalibrację drążków. Jeżeli dron nam piszczy, tylko to trzeba zrobić też po wylądowaniu i tutoriale dotyczące lotów. Ale ostatnia rzecz to jest repair the aircraft, czyli możemy sparować ponownie danego drona. Jeżeli na przykład mamy jedną aparaturę w wielu dronach, to właśnie tutaj można wejść w tryb parowania. Można to też zrobić przez kombinację klawiszy function, przejście z trybu foto, wideo i klawisz migawki. Można to też zrobić i przytrzymać przez mniej więcej 3 sekundy i drona, tam przycisk power też przytrzymać 3 sekundy. Dobra, i to jest to, jeżeli chodzi o menu control. Teraz zrobimy sobie krótki przelot, może powrotny już, i będziemy omawiać ustawienia kamery. To będzie wszystko na dzisiaj. Przejdę w tryb cine, czyli powolny. Chciałbym się tutaj delikatnie dźwignąć z oddaleniem tych skałek. Może sekwencja taka jak teraz byłaby ciekawa. Jak najbardziej tak, bo mamy pierwszy, drugi i trzeci plan. A w drugiej części przelecę troszeczkę jeszcze w lewo. Jestem na wysokości 77 metrów. Nie mamy tutaj żadnych wyższych przeszkód. Najwyższa skała ma około 30 metrów tutaj. Także nie ma bardzo wysokich obiektów. Dobra, tak jak teraz wystarczy. Kolejna rzecz, nie wiem czy zwróciliście uwagę, to co jest świetne, że jak korzystamy z menu, korzystając z urządzenia mobilnego, i to jest też przewaga, teraz przejdziemy do menu kamery, mamy podgląd tego co widzimy, czyli jeżeli na przykład ja wybiorę, dajmy sobie troszeczkę wyżej obiektyw, albo troszkę niżej, żeby to było widoczne tutaj, i wybierzemy kolor The Cine Light, to widać wyraźnie jak on jest szary, jaki jest płaski na tle profilu normalnego, prawda? Tu jest normalny, a tutaj jest The Cine Light. Więc zostawmy sobie na razie normalny. A jeżeli chodzi o kodek 265, ja mam takiego Maca, że sobie spokojnie radzi z tym iMaca, ale jeżeli ktoś ma słabszy komputer, możemy wybrać 264. Wiadomo, że to jest bardziej popularny, starszy kodek, który jest łatwiejszy też do obsługi na kiepskich urządzeniach. Jeżeli chodzi o format plików wideo, no tutaj wiadomo, że mamy MOV, to jest format Apple, a MP4 to jest format ogólny. Video subtitles to są napisy związane z telemetrią czy z parametrami ekspozycji i to jest osobny plik w formacie SRT, który tworzy się na karcie pamięci. Można go odtworzyć na przykład w programie VLC Player. Antiflicker zostawiamy albo 50 Hz, albo auto, bo tutaj, jeżeli ustawilibyśmy 60 Hz, to wiadomo, urządzenia takie jak świetlówki mogą nam, czy oświetlenie sztuczne może nam migotać mocno. Histogram pokazuje nam się w danym rogu, możemy go ustawić sobie gdzie chcemy, on jest, możemy go przeciągnąć w dane miejsce, gdzie chcemy. Ja akurat nie korzystam w tej chwili z histogramu, bo nie nagrywam nic poważnego, natomiast overexposure to są miejsca, które są przepalane. Mamy taką zebrę, która nam się pokazuje. W pierwszej chwili ona jest widoczna, ale teraz już ustawienia są. Ja mam kompensację na -0,3. Gdybyśmy mieli na 0, to widać, że więcej prześwietleń byłoby, przepaleń właśnie w niebie. Z tego względu ustawiam sobie kompensację na -0,3. Przejdźmy dalej, powróćmy do ustawień kamery. Linie, jakich używam, to punkt środkowy i 2x3. To jest to, co widzimy tutaj na ekranie i stąd możemy je deaktywować. Teraz nie mamy żadnych linii, ja sobie zostawiam 2x3. Picking level to jest przy manualnym ostrzeniu. Na przykład jeżeli mamy high i przejdziemy w tryb manualny, załóżmy, że tutaj ja się troszeczkę obniżę, już Wam to pokażę. I teraz picking level to jest ostrzenie i to jest poziom zarysu. Jesteśmy w tej chwili w autofocus, przechodzimy na manual focus i teraz w zależności od tego, jak sobie ustawimy, teraz robimy sobie właśnie manualne ostrzenie i widać, że nam się obszary ostre w kadrze zaznaczają. Więc picking level możemy ustawić tutaj. Na razie tak, jeżeli chodzi o przepalenia, nie chcemy tego mieć. Picking level high, jak najbardziej, tak?
ale przechodzimy na autofokus w tej chwili. Jeżeli chodzi o balans bieli, ja mam automatyczny, bo nie dokonuję dużych zmian tutaj w kadrze, ale jeżeli chcemy na przykład mieć, czy mamy taką sytuację, że nam na przykład wjeżdża samochód w kadr albo statek, wtedy warto zrobić manualne. I robimy to tak, że mierzymy sobie światło. Powiedzmy, że kadr, który chciałbym tu mieć, to będzie kadr ten, bo on jest bardzo fajny i ciekawy, bo mamy tutaj obiekty na pierwszym, drugim i na trzecim planie. Załóżmy, że to byłby ten kadr, na 63 metrach jestem. I teraz troszeczkę przesuńmy go, tak? I teraz to, co chciałbym uzyskać, to balans bieli. Jeżeli nie wiemy, jaka jest wartość manualnie, to możemy zawsze przenieść na auto i zablokować go na manualnym. I w tym momencie, jeżeli nam wjedzie jakiś niebieski obiekt, na przykład samochód albo łódź, lub też pomarańczowy lub jaskrawy, w innym kolorze czerwony, nagle w kadr, to nie będzie takiej drastycznej zmiany, jeżeli chodzi o temperaturę kolorów, bo takie rzeczy się zdarzają. Styl można delikatnie obniżyć, sharpness, w zależności od gustu, to sobie musicie sprawdzić, czy wam to odpowiada. Ja zostawiam na 0. Bo też nie wykonuję teraz jakichś specjalnych zleceń, tylko bardziej takie tematy związane z warsztatowo-youtube'owe i to mi jak najbardziej wystarcza. I następnie mamy już możliwość sformatowania karty pamięci lub pamięci wewnętrznej. Pamięć wewnętrzna jest mała w miniaku, bo wynosi zaledwie 1-2 GB, ale mamy tutaj też kartę i można z tej pozycji wybrać, i jaką pamięcią się posługujemy i też sformatować. No i tryb USB, jeżeli na przykład aktualizujemy oprogramowanie, podłączamy go do kompa, a nie chcemy, żeby się przegrzewał system, możemy z tej pozycji wybrać właśnie tryb USB. I cache when recording to jest nadpisywanie takich małych plików w pamięci urządzenia mobilnego. Jest to potrzebne, żeby sobie na przykład odtworzyć, jakbyśmy stracili drona. I tutaj jaka pamięć cache? Ja zostawiłem 2 GB i to jest to. I to są ustawienia, jeżeli chodzi o wideo. Teraz przejdźmy do ustawień fotograficznych. To, co tutaj mamy w ustawieniach fotograficznych, to przede wszystkim format plików, JPEG lub RAWy lub razem, współczynnik proporcji 4:16:9, anti-flicker, to jest to, o czym mówiliśmy, tutaj nie ma zastosowania, histogram i reszta jest dokładnie taka, jak była wcześniej, więc jedynie format plików i współczynnik proporcji nam się tutaj zmienia. Słuchajcie, będziemy musieli lądować, bo mamy zaledwie 19%, jeżeli chodzi o akumulator. I za chwilę sobie jeszcze powiemy trochę na temat tego, jak wykorzystać najlepiej miniacza. Także tak wygląda aplikacja DJI Fly na progu nowego sezonu, bo mamy końcówkę lutego 2023. Wiele osób myśli o tym, żeby rozpocząć swoją przygodę z dronem. Już rozglądają się za nową maszyną na ten sezon i to jest fajna sprawa. Jeżeli ty też myślisz o tym, czy planujesz rozpoczęcie przygody, skorzystaj koniecznie z mojego opracowania darmowego, które przygotowałem dla początkujących. Są to pierwsze kroki w świecie dronów. Tam mówię o wyborze modelu, o twojej wizji i sposobie czy ścieżce rozwoju w taki sposób, żeby po 3 miesiącach dron nie wylądował w szufladzie. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Natomiast jeżeli jesteś zdecydowany na ten model Mini 3 Pro, jestem też autorem kompleksowego przewodnika online od pudełka aż po prace kreatywne, gdzie pokazuję całą ścieżkę wykorzystania tego drona i jego możliwości. Pracowałem nad nim około 4 miesięcy. Link też znajdziesz poniżej. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymam kciuki za ten nadchodzący sezon i widzimy się już wkrótce w kolejnym epizodzie. Do zobaczenia. Cześć.